wystartowali. Trzecia edycja Vivie Ligi Lokalizacji dla zawodników i zawodniczek Akademii Piłkarskiej Bardomet ruszyła wraz z pierwszym tegorocznym spotkaniem w Osieku Jasielskim. Turniej jest coraz większy i lepszy, czego najlepszym przykładem są liczby. Trzy kategorie wiekowe, 62 drużyny z 28 miejscowości, a w ich szeregach blisko 900 uczestników. W ciągu 12 godzin rozgrywek na czterech boiskach w 162 meczach padło aż 541 goli. Chłodna i deszczowa aura w Osieku przywitała rano trenerów i organizatorów, jednak z pierwszymi i kolejnymi pojedynkami na murawie pogoda robiła się coraz lepsza. Liga jest najważniejszym projektem Akademii, który angażuje do aktywnej gry i rywalizacji wszystkich chętnych zawodników, trenerów i rodziców. Tym razem konfrontacje zaczęły się od średniej kategorii, roczników 2008 i 2009. Na czterech boiskach rywalizowało 24 zespoły podzielone na cztery grupy. W pierwszej na czele znajduje się Lubatowa, ale po piątach z dwupunktową stratą depczą jej Haczów oraz Blizny. W grupie B bezkonkurencyjna okazała się Jasienica Rosielna, która wygrała wszystkie mecze. Na drugim miejscu Domarac. Grupa C to dominacja pierwszej drużyny Krosno 2009, do której trzypunktową stratę notuje pierwsza drużyna z Gorlic. W ostatniej grupie przewodzi Krosno 2010, za którymi plasuje się drużyna ze Zręcina. Po pierwszej kolejce w Osieku na czele klasyfikacji strzelców znajduje się Albrecht z 8 trafieniami, jednego gola mniej zdobył Niziołek, a 6 razy do siatki rywali trafił Gogola. Następnie na murawie w Osieku zameldowali się najstarsi reprezentanci naszej Akademii. W grupie A na czele siedmiodrużynowej stawki znajduje się Haczów, ale strata pierwszego zespołu Karpat 2007 wynosi zaledwie jedno oczko. Na kolejnych pozycjach Krosno 2006 i Domarac. Grupa B to prowadzenie drugiej drużyny Karpat 2007, która wygrała dotąd wszystko. Za nimi Iskrzynia i Kopytowa z dorobkiem odpowiednio 13 i 12 punktów. W tej kategorii przewagę w klasyfikacji strzelców wypracował Prugar, który ma na swoim koncie 9 goli. Następni są Buczyński, Czekański, Uliasz i Kacper Borowicz, wszyscy z dorobkiem 5 bramek. Na deser zostały poczynania najmłodszych walczaków z roczników nie starszych niż 2010. W tej kategorii podział taki sam jak w grupie średniej, 4 grupy po 6 drużyn. W pierwszej tabeli bezkonkurencyjne Blizny z bilansem bramek 12-0. Za nimi bramkostrzelne Krosno 2011 Białe z dorobkiem 15 goli. W grupie B również zespół z kompletem zwycięstw i z aż 32 strzelonymi bramkami. Do dokonania Kopytowej, za plecami której czai się Rymanów. W kolejnej grupie na czele niepokonane Krosno 2010 Białe, a za nimi Jabłonica Polska z 12 punktami. Grupa D to bezkonkurencyjny Domarac na czele z Filipem Januszem prowadzącym w klasyfikacji strzelców z 14 trafieniami. Za nim Najbar i Dusza, którzy pokonywali bramkarzy po 12 razy. Gołym okiem widoczny jest rozwój dzieci z lokalizacji, które trenują z nami od dłuższego czasu. Z roku na rok umiejętności zawodników rosną. Systematyka, jak widać, jest w sporcie elementem kluczowym. Pozytywne jest również to, że do rywalizacji włączyły się nowe lokalizacje, które trenują bardzo krótko. Jeśli chodzi o wyniki, początki mogą być trudne, dlatego skupmy się na fakcie uczestnictwa i czerpaniu radości z samej gry, bez względu na wynik. Dobre rezultaty przyjdą w perspektywie bliskiej przyszłości. To słowa dyrektora Akademii Jakuba Popielarza, który skierował podziękowania również do wójta gminy Osiek Jasielski Mariusza Pykosza oraz przedsiębiorstw, które wspierają nasz projekt. Tak wielkie przedsięwzięcie nie byłoby możliwe, gdyby nie wsparcie partnerów ligi, takich jak Vivio, Akademia Bramkarza, EBA, Pomalujmy, Fairjay, Artpack, Sportbrand, Jagiełło Turbo Sprężarki, Jurajska, Crossart czy Cukiernia Joasia.
Można chyba powiedzieć, że emocje po Asieku już nieco opadły, ale cóż to, gdy za 2 tygodnie, już 3 czerwca, widzimy się w Haczowie.